bo być może przesadziłem z ilością anyżu, nie wiadomo jak tu anyż, czy odpowiednim jest zapachem na kanał, więc na razie obydwie na czosnek. Obydwie stoją, więc wędkujemy. Wziąłem, przełożyłem fotel z tej strony, bo słońce razi i bokiem będę obserwował swoje wędki. Tak, aby słońce prosto mi w twarzy nie świeciło, bo okularów nie mam. No i czekamy, przerzucone na nowe przypony. Więc czekam, jak to będzie dalej wyglądało. Więc wędkujemy. Na razie nic, ale czekamy, bądźmy cierpliwi. Czekajmy, aż może się doczekamy. I wędkujemy. O, jakieś pociągnięcie na drugiej. Ale to ma jechać, jechać, drodzy Państwo, jechać. Więc czekamy, obserwujemy wędki. Część dzisiejszego wypadu, imprezy. Na razie bez ryby jestem, ale czekam dalej, dalej i dalej na jakieś wskazanie i na pierwszą rybkę z dzisiejszego wypadu. Cześć, Robert, pój? Piękny. Piękny. O, kurde, zerwał. Zobaczcie, drodzy widzowie, jaki piękny. Jaki piękny, ja pierdzielę. No piękny. No to masz miarkę? Mam. Chodź go zmierzymy z ciekawości, bo... Mam wagę nawet, jakby coś. No. Tu. Zobaczcie, drodzy widzowie, ładnie. Jaki piękny Robert złowił leszek. 60 ma, spokojnie. Zdjęcie, Robercik, co? No, chyba. Zobaczcie. 60. Nie, 60 może nie. Będzie, będzie. Ale śliczny jest. Ładno. Będzie 60. Od zera mnie. Dobrze. Nie ma. 56. No, 7. 6. Tak, 6. 6. No, 56. 56, piękny, ale gruby. Weź, no. Robert, go w rękę. Pokażemy widzom. O, jaki śliczny. O, piękny, piękny, tak. Piękny. Zobaczcie, drodzy widzowie. O kurde. No jest zabawa. Zobaczcie. Robert, uśmiech. Zróbcie mu zdjęcie, do fotki będzie. Ja ci zrobię swój. Zobaczcie. Pięknie. Podnieś go wyżej. Kuckiej sobie. Zobaczcie. No, kuckiej sobie. Pięknie. Czekaj, no. Jest okej. Okay. Na słońcu uważaj. W tą stronę go po... No. Robert, weź w tą stronę. O tak, bo zdjęcie na słońce nie wyjdzie. Teraz mu zrób. Piękny. Ponad 2 kilo, dobrze. Gruby, no. Jest. I jak widzicie... Zobaczcie. Takie ryby pływają. Gratulacje, Robert. Gratulacje. I piękny, i rybka. No, fajnie. Opłynęła. Łapka była brudna. I jest w pytkę. Z powrotem. O!
chłopaki ze mnie się śmieją, a tu prawdopodobnie pierwsza ryba. Czyli honor uratowany. Uratowany honor! Niedużym leszczykiem, drodzy widzowie, honor uratowany i zwracamy jej wolność. I nie jestem zerowy, jest pięknie. A więc tak mówię, przygotujemy przypon z powrotem, założymy makaron. Postawimy, drodzy widzowie, na makaron, tylko przełożymy sobie oto ten specjal, kilka ziarenek. Nawleczemy, postawimy żółty, czerwony, pomarańcz, 2-4, biały. Nie ma znaczenia, jak tak kolorowo zrobimy, 2-4-5. Damy zielony. 6, 2, 4, 6 i damy żółty, 7 sztuk. 7 sztuk. Teraz te 7 sztuk przełożymy i przewleczamy. Widzicie, co się dzieje, więc jeszcze raz 3, 4, 5, 6. I czerwony, 7, 2, 4, 6, 7 sztuk. I przewleczamy. Ściągniemy ładnie i zobaczcie, jak on nam ładnie idzie. I mamy teraz przez haczyk. I mamy 7 sztuk. Jak podpłynie les, to zaś się, więc ściągam jedną i przekładamy oto ten zestaw. 7 sztuk makaronu założymy i jak to będzie nam stało. Nie jestem już zerowy, to może wskusi się jakiś leszek. Zobaczymy, a tu, jak to mówi się, nóż, widelec. Szału z rybami nie ma, ale próbuję różnych rozwiązań. Więc dam blesik z powrotem. Ściągamy i zakładamy tą, może będzie szczęśliwą. Siódemka.
tak się prezentuje ten zestaw. Założymy tylko nętę. I nasz makaron. Zobaczcie. Ląduje w wodzie. Dobrze, niech stoi. Mamy makaron i pinkę i wędkujemy. Bo już jest późno, niedługo jedziemy. Kto połowił, to połowił. Kto umie łowić, ten łowi. A ja z jedną rybą dumnie łowię dalej. A więc panowie, jak jest gadać tutaj? Gadać panowie, co i jak? Nie, tak sytuacja się układa. Bo widzę, że tylko z nas wszystkich Robert łowi. Powiedzmy, tak, no mów, co jak jest. No cóż, no jest dzisiaj troszeczkę gorzej niż tydzień temu. Niestety brań takich intensywnych nie ma. I częstych. I częstych, chociaż teraz coś tutaj widzimy, że coś drga. Drga. Zobaczymy, czy coś... No bo tylko jest drgająca szczytówka, tak zwana, wiesz. Ty więc drga. I siedzi. Chyba siedzi, tak, siedzi. Siedzi i mów dalej co jak, ściągając rybkę. No tutaj kolega, dzisiaj głównie leszcze biorą. Leszcze. Ciekawostka. No tak. Ty ciekaj komu? No. Mnie też, może nie naście, ale wzięło. Wiesz. No w każdym bądź razie, no co to tutaj... Czyli podbierak. To nie jest to, podbierak? To co było wcześniej, no nie, niestety coś się... No jest, leszczyk taki jak mój. No. Tak. Nie mój, uwaga, trochę większy, uwaga, większy bardzo był. Ślisko dzisiaj. Ale... Robercik, powiedz jak u ciebie, co i jak. Nie, no słuchaj, no u mnie no, to no, połapałem. Połapałeś, tak, no. Tak, zdecydowanie. Udało się. No, jeden ładny weszedł. Jeden ładny. Ładny. A takie ładny. Po kilogramie. No. No i jeden śliczny. No, trzy no. To takie są. No tamten ze 3 kilo miał, białko 3 kilo, bo gruby był, no. Gruby, duży, no. Ważyliśmy, no, ale mam taki malutki, no. 3 kilo było, widać, że piękny leszczyk. Śliczny. Także dzisiejszy dzień uważam za udany. Nie potrzebnie za przypon łapie. Chociaż za przypon, po naszej lewej stronie chłopaki w ogóle nie łapią. Tu nie z prawej łapią. Się już zwinęli. Pojechali. Pojechali. Z tamtej też nie łowią nic. I... Ode mnie, no nic, nic, słabo. Nic. No zobaczymy. Czyli co? Jakieś wnioski? Wnioski takie, no ja nie wiem co mam mówić, naprawdę. Miałeś dobrą zanętę tydzień. Ale wiesz, no co ja mam teraz zrobić? Teraz? Wziąć, przekonać się, czy weźmie to z mieszankę wziąć? Nie. Zmienić? Nie, jak już w łowisku jest nęta. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie, na pewno nie. Teraz to już... Teraz po ptakach. Po ptakach. Ja bym na przykład już tej mieszanki tutaj, co żeś zrobił na... Za bogato zrobiłem, wiesz, no, za bogato. Raczej nie brał. Mówię to, co ci, miałeś wiesz. Tydzień temu, wydaje mi się, że fajnie weszły tobie jako pierwszemu, także... No ale, ryby, na Dumblesa miałem, wiesz, no, tego dzisiaj w Dumblesa, teraz makaron założyłem znów, no. 7 kawałków, 7 kawałków i czekam na leszcza, no, na jednej, wiesz, drama. I tu, wiesz. A spławiają się. Czekam na leszcza, a makaron mam fajny, spytaj się Marcina, taki gruby, no. Kupiłem go, wiesz, jakiś czas temu w Realu, jeszcze Real, bo to zobacz, i miałem w piwnicy teraz 3 torebeczki i jest taki gruby z pół centymetra, jeden kawałek. Piękny jest makaron. Wracamy do zanęt. No. Z przeszłości. No wiesz, założyłem 7, przewlekłem przez to, wiesz. No. Grubo, no i zobaczymy. No, rybę już mam, nie jestem zerowy, ale wiesz, połowić nie połowiłem dzisiaj, no ale chociaż ty połowiłeś, jakoś tak. Weszły, no. Jakieś ryby są, piękna brzana Marcina, tak. No jak wiesz, na tą wodę i wiesz, na porę powiedzmy i na, bo w dzień, a wiesz, że większe brzany to raczej aktywne są po, jak wieczorem, się ściemni, wieczorem, w nocy, no i ładną brzanę, u ciebie ładny leszcz, ogólnie. No i sum był.
sum. U kolegi był sum na pinkę. Ale że nie krzyknął. No, 60 centymetrów w dzień, no na pinkę, no inni łowią, a ja nie, taki będzie tytuł filmu. Więc nie ma co się dziwić. Drodzy widzowie, jeszcze trochę łowimy, zobaczymy, dopóki przynęta w wodzie, ale tytuł mamy, rybę mamy, dnia miniaturę z Robertem mamy, inni łowią, lecz ja nie. No i taki tytuł będzie. Jaki właściciel takiej tytuły? Właściciel kanału. No ale trzeba przyznać, że jesteś popularny. Chłopaki, którzy po prostu, których pierwszy raz na oczy widzą, są zachwycone tym twoim kanałem, także miło. No rozwija się, no bardzo mi miło, Robercik. No jakoś się kanał rozwija, rzeczywiście jest tak, jest. Jesteś, w sumie no, jesteś bardzo popularny. No Robcio, jak mamy robić, powiedz mi. No tak brały, tak pokazuje, jak to leci i już. No i właśnie. Jedną rybę złowiłem i się tego nie wstydzę, nawet jak na zero bym dzisiaj tak, był. Tak, bo... No człowiek się uczy na błędach, na każdych wyjazdach. Ja już wiem, że już takiej mieszanki nie przygotuję, bo to za bogato było. To był szwedzki stół, nawet więcej. Tam miałem konopie mielone, pelety miałem, jak na filmie zobaczysz, zanęta, kasza jaglana, wszystko tam było, wszystko, no wszystko po prostu oprócz ryb, tak. I dlatego widzicie, oglądajcie, subskrybujcie mój kanał, bo jest tam wszystko oprócz ryb. I tak trzymać, nic dodać, nic ująć. I zadyżem jest najlepsze, ale anyżówka. Tak, zadyżem anyżówka, a nie pyzówka. Igmeister. Więc wiecie, tutaj brakuje jeszcze tylko Gesslerowej i będzie w pytę. I ona mi przy... Ona, nie, ona by mi zrobiła kuchenną rewolucję. Że już bym następny raz na ryby nie przyjechał, bo by mnie żona ze wstydu po takim programie nie puściła. Nie, panowie, jest tak, jest, widzicie, ale ogólnie ryba... Dzisiaj to nie... Nie, na tylu zawodników, tyle przynęt, zanęt. Tyle wędek. No, tak mówię. Jeden połapie, jeden łowi, drugi się patrzy. Jeden się patrzy. Dobrze, że ja tutaj nie jestem, się nie patrzę, bo mi było szkoda. Wygnany tam za krzaka. Za krzaka, no i teraz szukaj maślaka. Dobrze, zobaczymy, jeszcze mamy jakiś czas, drodzy państwo, na łowienie. Zobaczymy co i jak. Zobaczymy. Trzy godziny, dopóki przynęta w wodzie. Ja czekam na tą rybę, no bo co zrobić, makaron założyłem, jak wam pokazałem, i do końca dnia łowię na makaron, na jednej, na drugiej pinka, ale pinka założyłem znów 16 fluorocarbon z większym haczykiem, bo szkoda by było stracić na 0,14 jakieś ładnej ryby, fajnej rybki, a dałem konkretnie, przynęciłem, podnęciłem, raczej zarzuciłem niedaleko, ale cały czas ta mieszanka moja, szwedzki stół, idzie w jedno miejsce, więc może coś podejdzie, miejmy nadzieję. A czy coś jeszcze fajnego złowię, zobaczycie to na moim filmie, więc oglądajcie dalej, dalej i dalej. Przeniosłem się teraz na tą stronę, słońce mam po prawej stronie. Lepiej mi obserwować szczytówki. No i zobaczymy, czy uda się coś złowić jeszcze. Widzicie, jedna ryba jak do tej pory i nic i nic jak u mnie. Dobrze, pilnujemy i zobaczymy, czy uda się jeszcze coś złowić. Biegniemy, drodzy widzowie. Nagrywa się. Zobaczcie. No może nie jest taki jak tamten, ale jest też piękny. Piękny. Zobaczcie. Gdzie jest? Wychodź malutki. Piękny. Zobaczcie. O nie, ten nie jest już taki. No. Nie, ładny, nie gadaj. Jest śliczny. Praca, kija. Jest. Mamy go. Mamy jest. Cię. Rybka zaliczona. Do góry. No ja, spokojnie. Piękny, Robcie. No, spokojnie. No. Ten jest już taki mniejszy. I zobaczcie, ładny. Jaki kurde mniejszy. Ładny, 50 parę. Nie, ten jest mniejszy. No mniejszy, no, ale 50 jest. Śliczny, nie, no. Nie, to żeby był jasny, śliczny.
Zobaczcie. Dzisiaj jest dzień Roberta, proszę Państwa. No tak mówię, jeden łowi, inni patrzą. Jeden łowi, inni patrzą. Inni patrzą. Zobaczcie, piękny jest. Ładny. Zobaczcie. Piękny, weź go w ręce. Lepnij. Ładny, ładny. Chcesz? Poczekaj, dam ci. Masz, Robert. Wyjdzie ci? Masz. Oj, ciężko będzie. Masz. Wiesz co, muszę wziąć tą. Ładny. Wypychacz. Zobaczcie. Taki piękny. Ciutkę mniejsza, ale 50. Drodzy widzowie. No, na bezrybiu i leszcz ryba. I leszcz ryba. No podnieś, tylko wyżej rób. No zobaczcie, jaki piękny. Ładnie się, tak. Tak mówię, jeden łowi, reszta patrzy, drodzy widzowie. U Roberta kolejna rybka. Tak mówię, jeden łowi, reszta patrzy. Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, praca wędki i rybka, czyli kolejna 50. Zobaczcie. Weszły ci, weszły. No, pięknie. No trochę połapałem. No gratulacje. Dobra, ale chłopcy... Robson. No dobry tytuł filmu. Jeden łowi, reszta patrzy. Zobaczcie. Kolejna. Ładna. Za końcówkę samą. Drobny haczek. Zobaczcie. Byście nie mówili, jak drobno, dwie pineczki. No to maleństwo. No, maleństwo. Taki mały ten haczyk, nie? Zobaczcie. 18, Robercik? Nie. No nie, chyba mniej niż 16 chyba, nie? No. O, zobaczcie, drodzy widzowie. Da się łapać na taki haczyk. Tak, i teraz zobaczcie, jaki ładny. I jeden łowi, reszta patrzy. Nic dodać, nic ująć. Bo na teren dnia ja Robert. Jest Robert, na scyzoryk. Robert, na scyzoryk. I tak to leci, rybka. O, idzie do wody. Idzie do wody i... Ściągnąłem na makaron, poprzerzucałem. I teraz obydwie na pinkę. Obydwie na pinkę, bo niedługo jedziemy. Może uda się coś jeszcze złowić. Ja tylko z jedną rybą. Tak powiedziałem, tytuł filmu, jeden łowi, reszta patrzy. W lewo do słupa, jakbyś szedł od schodu. No ale zobaczymy, może coś uda się złowić. No to za tym przepustem dosłownie jest. Zobaczcie, tyle zanęty mi zostało. Zobaczcie, całe pudełko zanęty, którą zamrożę. Zamrożę, zobaczcie. Mało co brań. I zobaczcie, całe pudełko nęty, które zamrożę, będzie na przyszły wypad albo do zanęcenia, bo szkoda wyrzucać takiego bogactwa. Więc tak mówię, kuwetki już sobie suszę tam, przesypałem tą nętę, pozbieramy śmieci tylko. Niedługo będziemy kończyć. I dlatego więc obydwie jeszcze na pinkę i zobaczymy. A nóż, widelec, może coś się złowi. Nie na twoją zanętę, tylko na twoją zanętę. Zobacz, jak ładna. No, czyli kolegi teraz. Da się. Zobaczcie. Da się. No. Da się. 55. No, 4. 5, no. Idźmy w 5. Ładny, no to ponad 2 kilo. No. Ładny, no, ładny. No teraz to masz konkretną, nie? Sztukę. Weź do góry, go podnieś. No. Teraz ją, poczekaj, wyczepimy. No i zobaczcie, no. Drodzy Państwo, jaki piękny pan Lesio. Leszczyna. Leszczyna. I po takie ryby bym przyjechali. No. Zapraszamy. I zobaczcie. Lej. Drodzy Państwo. Cieniutko. Ja ci powiem tak, kolego. Miałem jedną rybę, tylko o 13 złowiłem jednego leszcza. Poważnie. To ja wyciągnąłem takiego 40 cm, zero. Zero? Nawet drgnięcia. Nawet drgnięcia. No. To ja powiem ci, że Robert u nas ze 4 złowił takie 56, 54, 50, teraz 55 obok kolega.
wiesz, obok stanowisko, tak im weszły, że jeden, mówię ci, połowił konkretnie. No i fajnie. No, Marcin też tam, coś tam, coś tam, a ja jednego leszczyka, no mówię ci, od rana jedno branie jednego leszczyka, takiego ze 30 cm, zaczyna filmie. A tam na tyle osób mówi, że nic. Nic! No kurwa, nic. No nic, no to widzisz, no co ja ci zrobię, taka nie, pora. No to dlatego tytuł filmu mojego będzie Jeden łowi, reszta patrzy. No tak, no. No, ile tam jest osób, powiedz mi? Z 15 wętek jest spokojnie. Na bidę. Na bidę. Na bidę. I nic, nic nie ciągnie. Nic, No widzicie, drodzy państwo, jak się układa, że nie to, że mieszanka zanęta, tylko tak, tytuł Jeden łowi, reszta patrzy i tak to leci. Wstydziłbyś się! Wstydziłbyś się! 15 metrów! 15 metrów krzaki! Ile jest na rzece? Robek, ile jest na rzece odległość? Za pozwoleniem można. Ale w krzaki go! Za pozwoleniem można! I ty jesteś scyzoryk, kolega, razem przyjechaliście, jakbyś... Żywy mi podbiera. Jak ty się nie wstydzisz? Przepraszam cię, wybacz mi, wybacz. Robek wypuszcza, ty je... A ty nagrywaj. No. Co ty jesteś na komercji? Jeszcze go Andrzej nazwi. Te ryby będziesz nazywał po imieniu. Michał. Ty, ale Michał. Ty się... A Michał? Nie, mówię ci. Kolega był, zobaczysz na filmie, tam... Tam jest ich ponad 15, przecież chodzi w jedną, drugą stronę, 40 cm leszczyka tylko ma. A wierzył, że my tu połapaliśmy leszcze takie? Tak, nie, mówiłem mu, że wiesz, że tak połapałem. Tytuł filmu Jeden łowi, reszta patrzy, no. No tylko jedno, taką przylepę masz, ach! Jak ty, ale mi się tu... Wstydź się! Wstydź się! Moja wina! Cio, ja też zastanawiałem się, bo dużo mi tej nęty zostało. Mnie się wierzyć nie chcę. No mówię ci, teraz dwie pinki idą, długi przypon, cienki, krótszy, różny, nic. No i myślałem, że może ta mieszanka, może miejscówka zła. Ale jak ten chłopak mi teraz powiedział, że na tam 15 chłopa, to jest ponad 30 wętek, że nikt nic nie łowi. No to w czym to jest, kurde? No ja nie wiem. Ja uważam, że za nęta, no. Nęta może i miejsce weszły i akurat dzisiaj o ciemna, cieniutko, drobniutko, zobaczcie. Z odrobiną, delikatny zapach, mały haczyk, może to ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Też nie wiem. Ja to strzeliłem ci, od razu ci powiedziałem, że będzie taki tytuł filmu. Jeden łowi, reszta patrzy i są tacy, co podbierają ryby, ale to już w innym, ale to już, drodzy państwo, w innym filmie to rozliczymy. Także Rafał, dzisiaj masz przerąbane. Masz przerąbane, nie? Jak jest prawej, to z drugiej, jak jest z lewej, to Robert pójdzie się wysikać, a ten już zanęte w jego koszyk. I Robert, sikać ci się nie chce? No właśnie, Robert, cały czas tylko się było. Wysikać, co? Dobrze, ale wesoło, pięknie, kolorowo. Piękne te łopaty weszły. Ładne ci weszły. Ile ich taki 50, ile ich? Ze 4 miałeś? 5 miałeś takich, tak, ponad 50? 5. No, około 5, a 5 na no, pewno. 5 ryb, ponad 10 kilo ryb. 5 sztuk, no mówię. Sztuk jeszcze. Ten pierwszy to miał ponad 3 kilo. No. Dobrze. A takich, wiesz, mniejszych to no. Kurwa z, nie wiem, z 10, 11. No mówię, to mówię. Trafiłem z filmem. No. Jeden łowi, reszta patrzy. No i co mieliśmy jeszcze tam dalej, tak podsumując? Tam jeden karpik był. Jeden karpik. Karpik tam u kolegów. Dwa sumiki jednak. Tak, dwa sumiki i powiem ci, już tak naprawdę słabo. I reszta nic. Nie, dzisiaj coś złapał jeszcze jakiegoś ładnego leszcza, ale chyba jednego. I tak naprawdę... To ja o 13 pierwszą, jedną rybę, jedyną. Kolega to samo tam, nie? Stąd nie, przyszedł. Ten Zdzisiu to już no, nadrobił tam. Nadrobił. Później, tak, nadrobił, tam, ale wie. 12 sztuk chyba. No. Ale takich wiesz, no certa, później brzanta. No to tak jak ja, brzana, certa. No, certa, no ale Marcin, ile tego? Ile? Ponad 10 na pewno nie miałeś. Nie, 10 nie. 10 sztuk na dwie wędki, tyle godzin. Z 8 sztuk to ale miał. Ale Rafał miał. Rafał to wiesz, podbiera mi ryby. Podbiera ci, gdzie tu jest 10 metrów? Ja tu kroki mam. Ty, poczekaj. 1, 2, 3, 4. Ty powinieneś być tam w krzakach. No zobacz, 4 metry, wiesz co?
Ale wiesz co? Przecież, ale zauważ, że to... Robka tu po piętach i do kies na rękach powinieneś nieść. Jak nie do Robka, więc kolego, jak dziecko do chrztu powinieneś go nieść do domu, a nie, że ci, że ci pozwolił 60 se złowić, co? I co, i branie masz, tak? Nawet byś się wstydził, chłopie. Wstydziłbyś się. Sylwek, ale to może ja mu nęcę, bo idzie rzeka w jego stronę. Ja nie wiem, moi widzowie powiedzą, jaka była teoria, bo są specjaliści do tego. Są specjaliści, i rzekę pod prąd ci puszczą. Drodzy widzowie, nie tak poważnie, teraz mam do was pytanie, do tych specjalistów, hejtów. Jak to jest? Skąd one dzisiaj płynęły i z której strony przypłynęły, że Robert miał? Czy ja blokowałem swoim anyżem smrodem, czy one od góry ja dzisiaj płyną? Ja Robertowi. No, to jest dobre pytanie. Dobre pytanie. Tak? To czekam na waszą odpowiedź, jak to myślicie. Dlaczego Robert łowił, a reszta kolegów, czyli nas gdzieś 50 nie? Powiedzcie, dlaczego? Bo Robert przywiózł ze sobą. Nie, nic nie miał. Tam mu ktoś. Ktoś mu podczepia. Dobra, wyłaź z wody, kolego! Wychodź, daj rękę! Daj rękę! Wychodź z wody, bo zapomniałeś o nim, ej! A zobaczą przemarz! Nie, ale to... No co ale? No. No nawet jej nie ściągaj! Nie boję się, to ściągam! Przy telewizorze. Nie, jest, nie, nie ma, no. Nie, jest, jest, certa. Certa? Certa, a ty nie masz tego chłopaka w krzakach już? Nie, nie, już wyszedł. W samochodzie się grzeje. No, kto by nie oddał, wiesz, żeby pościągać, połowić sobie. No, ja mówię ci, jedno branie, jedna ryba. Leszczyk. No, ciemny, nieduży, ale leszczyk. Jest, weszedł. No. Weszły leszcze po prostu i tyle, no. I weszły leszcze, kom. Cały czas się tak u nas tak, dzieje. No widzę właśnie. Dlatego tak mówię na filmie, nie? Jeden łowi, reszta patrzy, no bo to... No, znaczy, ja kolega z dołu przyszedł, powiedział, że nic. Nie? Tam nic. Do zakrętu, zobacz, do schodów nic. Nic mówi, że 40 miał jednego tak ja i chodzi tak od jednego do drugiego chłopa. Zobaczysz na filmie, nagrałem koleżkę i mówił, że tam nic się nie dzieje. Dobrze, no, wędkujemy dalej, zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś fajnego złowić. Zobaczymy za tydzień, jak przyjedziemy, to czy ta porównasz, nęta, która... Porównasz, tą samą będziesz miał. Już trzeci raz. Trzeci raz, będzie. Teraz dwa razy tą samą używasz. Dwa razy i dwa razy. Dwa razy połowiłeś. Bardzo. Połowiłeś, zobaczymy, czy za trzecim razem będzie skuteczna. A jak ja się wybiorę, to już nie dekombinował. Wezmę delikatnie, może z ziemią no to zobaczymy. Zadę sobie koło ciebie! Okej. Okay. No to takie dziubnięcie było. No jak? Jest. O, zobaczcie, drodzy państwo. Siedzi? No, tylko mały. Mały, ale jest. I widzicie. Mały, ale jare. Ale co się dzieje? Co się dzieje? Robert, postanowiłem ci nie pobierać. Ale to nie jest leszcz. A, nie, leszczyk. Leszczyk, tylko to jest z tych mniejszych. Podaj mu podbierak tą No ale widzicie. Ale widzicie. Złapiał się za. Nie, teraz, nie, dobrze, dobrze. Weź go bezpiecznie, tak, bo szkoda ryby. Tam? Tak, tak. Tam. I zobaczcie. Tak mówię. Jeden łowi, reszta patrzy, weszło. Weszło. No Robert, nie, z ciekawości tak, tą samą mieszankę za tydzień. No, jak... I zobaczymy. Tak, czy coś się zmieni. Zmieni. Dwa razy połapane. Dwa razy połapane. I tylko ty łowisz. No. Widzicie, jak to leci. Robert łowi. Kolega obok. Też udało mu się coś połowić. Marcin też przy nich jest. W trójce tam siedzą. Też trochę połowił. A u mnie odtąd nic. Do dołu, tak kolega powiedział. Tyle wędek, nikt nic tam nie łowi, pojedyncze sztuki i tam wyżej jeden kolega też tam kilka rybek, dwa sumiki z tym, co z nami przyjechał i oraz karpik naszego jednego kolegi, też tam trochę podgonił rybkami, ale jak widzicie w dół, odtąd w dół nic się nie dzieje. Zobaczcie, stoją, tak stoją. I niedługo będziemy kończyć, drodzy państwo, śmieci pozbieram, wkładki
Zobaczcie, 14.53, jeszcze 10-15 minut idziemy. Tyle nęty mi zostało. Muszę zamrozić, robactwo poprzekładać. I pomału kończymy, jedziemy na Kielce. I muszę szykować się na noc, na dzisiejszą nocną zmianę. No i tak to mniej więcej leciało. Zobaczymy, czy przez jakiś czas jeszcze uda się coś złowić. U mnie jedno branie, jedna ryba i nic poza tym. A więc zobaczcie, drodzy widzowie, u Roberta na koniec za parę minut się zbieramy. Jest kolejna rybka. Zobaczcie, kij jak chodzi. Uśmiech na twarzy. No już jedziemy, bo... No, chociaż koledzy podbierz za to. No, chociaż za to mu podbiorę. I zobaczcie, kolejna piękna łopata. Kij pracuje. I zobaczcie, jaka piękna ryba. Co nie umiesz? Do góry, do góry. No, tak to, kolego. No, tak to nie można podbierać. Nie. Wejrzesz tutaj. Jedno wejście, jedno ryba. Dobrze, że zapięty, bo już by poszedł. No. No i do góry. No dobra, no to no. I piękna znów. Znowu. 56. No. Szósta. O, więcej chyba. Ale 56 chyba. Tak. Zobaczcie. I spokojnie. Tam co mówimy, czy było, nie? Tak. Kolego, jak u ciebie, powiedz mi. Tu mówię, dzisiaj to oni tylko łowili tu. Robert. No, pokazał klasę. No. I dlatego będzie film, jeden łowi, reszta patrzy. Ale co miałeś, powiedz mi? A zapałem tak. Dwa sumy. Co jeszcze zapałem? Trochę cert. Cert? Cert. Jedną brzankę. No ale nie połowiłeś dzisiaj chyba, nie? Delikatnie. Ja jedna ryba. Babok. I zobaczcie. Drodzy widzowie, znów mały haczyk. No. No. Tak? No. I zobaczcie. Kolejna 50 Roberta. Robert uśmiech. Jeden łowi, reszta patrzy. I ryba tak, inne jego rybki wraca do wody. Wiesz co? Nie inaczej. Poczekaj, Robcio. Zobaczcie. Pchnij ją, poczekaj. I zobaczcie. Rybka odpłynęła. No, nie ma. Nie ma, a tam jakiś... No, niestety. Niestety. Nie do wiarek. Nie do wiarek, przypłynął z góry, odpłynął. Dobrze. Więc, drodzy panowie, ja wstępnie się spakowałem, zebrałem śmieci. Ściągamy wędki, ten nierówny pojedynek. Tak to leciało, jak pokazałem na filmie. U mnie wędki jak zaczarowane. Honor uratowany, jedno branie, jedna ryba i nic poza tym. Zobaczcie, zestawy akurat pęczek robaczków, ale nic nie skowało. Więc odcinamy, ściągamy, składamy. Jedną zobaczcie, drugą mówię, taki dzień, taka pora, taki okres, że jeden tylko z nas łowił ryby. Zwijamy wędki. I jeszcze kolegom chciałem pokazać ten stojak, jak to jest, bo dużo widzów mnie pyta, jak to wygląda. To powiem tak, od podstaw odkręcamy podpórkę i zobaczcie, to jest podpórka z koruma. Boki te są dokręcane z koruma, ruchome. Widzicie, w pozycji to jest korum. Dwie podpórki pod wędkę i uchwyt. Teraz dalej.
podpórki z Prologica. Dwie dłuższe, jedna krótsza, które to się odkręca. Zobaczcie, to są zwyczajne podpórki z Koruma, z Prologica. Jedna podpórka z Prologica i oraz dwie najdłuższe. Jedna oraz druga długa, trzy podpórki z Prologica, z Koruma, góra, samoróbka taka oraz głowica. Głowica do trójnogu, tak jak pokazałem, do ważenia ryb, ale u góry jest nagwintowane, że można zrobić tak, ja sobie pomyślałem. Taka głowica, którą zakupiłem, tak sobie wykombinowałem i tak to jest. Głowica, trzy podpórki z Prologica, które posiadam, i góra z Korum daje mi taki rzeczny stojak. No i tak to leciało, drodzy widzowie. Nic dodać, nic ująć. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre na i złe. I do następnego. Siema, Pyza znad wody. Do następnego. Siema.